Witamy w kolejnym odcinku. Wróciłem ja na kanał z raju, znaczy się rajchu. I co? Opowiedz, jak było. Dobrze było, no co? Robota szła na budowie 3 tygodnie z Bartkiem u jego teścia. Pozdrawiam. Chcesz mnie coś potrafisz? Chcesz mnie coś potrafię? Ja się nie chwalę, ja mam talent. I tak. Wróciłem, a tu 60 już prawie gotowa. Prawie. Daj spokój. Mi się nie chciało nawet nagrywać, bo już mam dosyć tych 60. Gdzie to? Od stycznia? Jak robota ruszyła na początku stycznia? Tak. 4 miesiące. Widzę, Stachu pokrywy założył, czyli już tu patent ogarnął. Jak to wykombinować z popychaczami? Opowiadałeś w ostatnim odcinku jakimś, czy nie? Nie opowiadałem. To wykombinował taki patencik, bo niestety popychacze były, jak to mówi, chyba 2 mm. Za wysokie. Ciężko było wyregulować. Ciężko było wyregulować zawory. Zawory, no bo nie było zmarowania na co? Na klawiaturę. Na koniki. No i co? 60 ładnie się już prezentuje. Może dzisiaj odpalimy jeszcze. Tylko trzeba założyć siłownię do pomagania i zalać pompę. Tak jest, pompę. I co? Skrzynię trochę olejem, to może koła jeszcze włożymy. Stachu by chciał przed świętami, żeby to już się docierało na spokojnie, żeby po świętach można było gdzieś się przejechać, pozwiedzać trochę świata z 60. Tak. I co? Piastę z... Zwrotnice z przodu, luzu ani grama. Teraz Stachu zrobił luzy, to nie ma, właśnie piastę teraz bierze, o. Telefon dzwoni, ale mniejsze, zaraz odbierzemy. I co? Stachu składa. Ramu to pomogę, założymy siłownik do wspomagania. Umień wszystkie pierdoły, sprzęt. Główna część już złożona, czyli silnik, blok. No i co, będziemy działać. O, jeszcze tu taki cudo ta Stachu wstawił. Miarka do paliwa, do baku. No tego nie pokazywałem. Jeszcze nie pokazywałeś. Ładnie tu ogarnął, no i co? No pokażę, jak wygląda zegar. Gdzie ten zegar? O, tu. Tu jest zegar, o proszę bardzo. Gdzie teraz wiadomo, ile 60 chlo. Będzie można mu to godziny policzyć. No, także co? Bierzemy się, ja jeszcze odzwonię i co? Działamy coś tutaj. Trzeba pogrzebać. Że Stachu nie wjedzie do maja. A już jest coraz bliżej. A jest który? 10 kwietnia? 11. 11 kwietnia. Siłownik. Podstawą nie jest lekki, on z 15 kg będzie ważył. Jak nic. A bo lepiej. Z 15 kg będzie. To jak psikniesz się, to się... Nie go weźmie, to się ścierką wytrzył elegancko. Trochę i tak to za więcej. Niech będzie ładnie. Tak będzie myte wszystko. Będzie myte przed tym... Przed malowaniem. Stachu tu ma taki plan, żeby na razie sprawdzić, gdzie są wycieki, wszystko ładnie uszczelnić, dopiero malować, żeby potem nie było problemu. No i jest. Przeglądam się. I wspomaganie się sprawdza elegancko. Kurna, taką robotę robi. O, czekaj, bo tu... O. Dobra. Ja już mam. Tak, przyłapiemy. Weź no przekryć trochę koło. Jak? Weź trochę koło. Aha, bo to kurwa, to siłownik trzeba. No. A spróbuj włożyć tego wąsa w ten. Wiesz. Czekaj, bo tu musi się zagiąć. Poczekaj, od spodu to było czy od góry? Od góry. Od góry chyba, no. Od góry. Wszędzie. Przekręcić go. Dobra. Spróbuj sobie tam wsadzić. Dobra, no mam, tylko masz tę śrubę, tam ją przyłapał, tam został na zewnątrz. Tu masz. Dobra, przyłapę tego dziada. Już przyłapany to. Dobra, trzymaj. O, poszło. No. Uszczelniacze ładnie trzymają. Wiadomo, gdzieś tu przyrdzewia, no bo wiadomo, deszcz nie deszcz.
Masz siurbę? Złap go tutaj może najpierw, nie? No tylko, że to chciałem. Tam jest regulacyjne, widziałem. Fajna opcja, bo w tym wspomaganiu jak zakładałem do ciapka, chyba tego nie było wtedy jeszcze. Tej fasolki? Nie, nie było takiej chyba. Tak musiało być na sztywno zrobione. Dobra, tu przyłapane jest. Czego doświadczenie ma już? Montował w tym, w ciapku dwa razy. To podobna konstrukcja, wszystko. Jak wy, to się mówi. Jak w 60. No bo ten spornik chyba się nic, mało się różni. Ten, ośki się nie różni, tylko spornik się różni. I tyle, a tak to jest to samo jest. Tego nowego typu. No. Montaż węży i będzie cała laluunia. Dobra, pytanie tylko, który był który? Chcesz mi mówić jeszcze trzeba. Na necie bym zobaczył może instrukcję. Po co? No bo to zaznaczenie na arbitrolu. A dobra. Ten idzie po tamtą. Dobra, już wszystko widzę. A ten idzie tu. Lewy. Tam idziemy po wkładki. LR. Nowe miedziane, nie? Te stare to już się nie nadadzą. O, prawa, lewa. Tu masz do prawej. Ty tak dawałeś pod spodem? Nie. Czy odwrotnie? Po tutaj. Którędy? Tu trzeba. Tu był jakiś koło barku. Tędy, tak? Chyba tak. Coś takiego nie ma. No, tak. Tylko żeby tu, wiesz, gazu nie? To tak trochę luzu zostawić, żeby gaz swobodnie mógł tu. Ułożyć się. Tak jest. Miereczka. O, i będzie. Masz miedziane? No, szukam. Dobra, sprawdźmy. No w ładnym stanie są te miedziane, to może mogą zostać. Nie, tu jedna jest wyjebana, ta druga. Jedna zostaje, tylko ta druga. Ta ze wyjebania. To chyba była ta. Nie, ta. Nie. To ta. Tu masz. Teraz za dużo. To jest ta. Dobra. Tam taka cienka. Takie. Oj, to będzie. To będzie. Dodamy tą grubszą z tej strony. Czy aby na pewno tutaj miało być? Chuj. Nie, jeden chyba. Dobrze, tam chyba wszystkie tamtędy giną, wiesz? Tędy, nie? No. I tu dołem chyba, tak mi się kojarzy. No, bo nawet nie zakręcił go, bo nie da się go przekręcić. Czekaj, podłapę sobie tylko. Znowu 20. Tędy dołem tu, nie? Tak, dobrze. O. Jest napięty bardzo? Poczekaj, daj, no inaczej go puszczę. No i na chwilę, tędy, tak? O. Żeby tu szedł pod spodem. Się przedmucha, ale się leje stary, bo jeszcze stary, w ładnym stanie jest jeszcze ten olej i tak będzie wymieniany, bo to są nowe przecież tryby, wszystko to on sobie tam pochodzi 30 ileś motogodzin, już na sezon normalnie się weźmie go, wymieni na nowy, na nowy się wymieni i wtedy będzie petarda, bo nie ma sensu dać nowego i potem kupić znowu nowego, jak ten stary jeszcze jest. Łuchu, zobacz jakie tu jest ciśnienie. Widziałem, jak czyściłem. Co? No widziałem, jak czyściłem ten pierwszy, bo tak samo mi. Aż rurką ruszyłem. No, aż buja. Dobrze napompował kompresorek, to... Gwint ładnie tu się wyczyści.
Dobra. Będzie good. Będzie good. Wezmę. Op. Cyk, cyk, cyk. Co? Panie kochany. A żeś na wpychał? Ciasno wyjąć. Masz. Już wiem. Śrubokręcik. Gdzie jaki śrubokręt? Ktoś taki dorwał. Z giełdy, pan. Z giełdy. Z giełdy? Trzeba się giełdować. Na giełdzie dobre patenty. Wyczyści gwint. Mam trochę grubiej. Będzie cac. O. O. Trochę starego. Trochę starego. Tego podłapę. O, mi się tam kurwa ciężko kręci. Dobrze. Że dobrze złapać. No. Miedziane rurki, to się powygina. Takie można kupić. Maniek ma do zarabiania takie rurek, wiesz? Wiem, bo brałem od niego, jak przy samochodzie robiłem. Dobra sprawa. Albo miałem, nie chcę mi się poprzerabiać, miałem tego pod podsłowiem to puścić. A ma, co to, to? Przeszkadza ci tu w czym? No. Nie ma się panie czym przejmować. Tu 14, tam 13. Co? Wchodzi cały? Nie wchodzi. Czy wchodzi cały? Nie, nie wchodzi. Nie wchodzi. Poruszaj lurką i dociągnij jak tam. I powinna być. No to delikatne, żeby wiesz, nie przesadzić, nie? Dobra. W ciapku nie mogli zrobić takich hamulców, kurwa, tylko na dźwigienkę. No w sensie, że nie mam hydraulicznych. Nie ma? Nie, no mówić, dlatego ręczny jest, nie ma ręcznego w ciapku nigdy. No bo zrobili taki patent, że daj spokój. Inżynierowie, ja nie wiem, kto to tak wymyśli. Przesiąc robili, to już mogli później zrobić. Rozumiem, 28 jeszcze, ale 30 to już mogli normalnie zrobić. W 30 mogli już normalnie zrobić, wiesz, na 60. No. Nie, nie było problemu. Polska myśl techniczna. Pewnie konstruktor w piekle siedzi i składa i rozkłada. Muszę tak powiedzieć. Gacie mi spadają, muszę sobie pociągnąć. Będzie mafia brand. No to siup. To siup. Gdzie tu jest
No, powoli coś tam idzie do tej skrzyni, ale idzie krew z nosa. Kurwa. To trochę z bańki. Myślałem, że leci lejek. Kurwa, nawet nie jest zaczęty. Co? Kurwa, nawet nie zaczęty. Świeżutki. Może do samochodu poszedł, jak żeś robił. Tu mam jakiś. Też nie zaczęty. To jest trójka. No, mogło być trójka. Na razie przepompuj, jak grzygnie. To no, wtedy. To mogę dwa szponty. Ktoś ubywa. Niewiele, ale ubywa. Myślę, że na hamulce. Dobra, próbuj. Na razie jest popuszczone, żeby żegnało, ale wiesz. Wykręcone, niech napompuje. Prawą pompę będzie ci prościej. Druga to już tam żygała tym płynem, także wiesz. To będzie chujowo, to powiesz. No. Ubywa płynu, pompuje powoli. Nic, a nic. Na razie to napompuje, jak będzie, wiesz, twarde może i dopiero. Jest ten lewy? Weź odkręć tam, bo to tak musisz, trzeba o jedno i drugie odkręcać. Tego co pamiętam. Bo widzisz tam ziugnęło powietrze, a tu mało co, jak wtedy żeś popuścił. Upuszczone. Kurwa, ciasno. Albo na razie nasadką. No żegnało powietrze, żegnało. Żegnało? No. Trzeba tam pompować może, żeby no wiesz, aż płyn pójdzie tak w obieg, że aż to jest twarde, że co chodzi. I dopiero. Ja ubywa teraz trochę. No, bo wyjdzie w obieg, nie? No były wyczyszczone rurki. Na razie napompuj, aż pójdzie w obieg, aż wiesz. Aż będzie twarde. Wypuj. 3 godziny później. Ale my mamy czas. No. Mamy patent na odpowietrzenie hamulcy. Tak pomyślał, jak działa pompka, popatrzył chwilę, człowiek. No i pa, stachu. Pa, pa, pa. I gotowe. Patrz teraz, pa. Czekaj jeszcze, żeby nie żygnało pociąg. Red Dalton. Ta śrubka to już będzie. Nie, nie obrobiła się. Jeszcze. Jeszcze. Uuu, ale żygnęło. Poszło z jakimiś gorkami, nie wiesz. Nie wiem, bo odkręcałem nasadką. Dobra, jest git. Już. Bo jedna wdaje ciśnienie i druga przypycha. Pompka i trzeba na przemian. Najpierw trzeba trochę na ten, a później. Napompuj lewą pierw, a potem na przemian. Żeby lewa była twarda, a potem na przemian walisz. Musi być wciśnięta ta jedna. Ona musi przepychać ciśnienie, nie? Musi dobrze nabić tą lewą, żeby ona była twarda. Nabij ją, żeby była fest twarda. I na przemian wal. O. Bo jedna przepycha drugie ciśnienie, wiesz. No tak zrobił konstruktor, że tu ciśnienie idzie pierw tu. A ta dalej ma zadanie przepompować ten płyn. Bez sensu. Na hamulce nigdy tak nie było odpowiedzialnego, jak dzisiaj będą. Jak ktoś ma problem z odpowietrzeniem, numer zostawiam w opisie. O, teraz się.
Także 200 za odpowiedzenie z dojazdem w województwie się do Krzyskienia problemu. Jesteśmy 15 minut roboty i jedziemy dalej. Tak, jest? Jeszcze. Nabi, dobrze, fez. O. Poczekaj, żebym się zmachał. No, kardio, pani. Pompuj bicki. Ładuj karabiny. Dawaj, ładuj karabiny. O, jeszcze, dosać. Daj lewą i potem prawą. No. Teraz tu się zrobi miększe. No, widzisz, przepychasz. Dobrze, pompuj ten płyn. Pompuj prawy. Mocno opór, panie. Zaprzyj się. O kurwa, zobacz, teraz jest. Zobacz, teraz jest tylko tyle różnicy. Jest. O, a weź prawym. Trzymaj lewy i dociśnij mak. Trzymaj lewy i dociśnij mak, sprawdź, o czym czy złapie. O, słychać, słychać, rusza się. Dobra, robimy proces. Dobra, hamulce odpowietrzyliśmy, niestety kamera nam padła, jak odkręcaliśmy ten cycek do odpowietrzenia. Dobrze jest. Patrzcie prezentację, jak żeśmy odpowietrzyli. A co mam? A mam też samą. Dawaj, zaprezentuj widzom. Tylko delikatnie się spieram, żeby nie było... 80 kilo. 80 kilo. 90. Tylko delikatnie. O, idzie. Robi robotę, jak się A weź ile z ruchu pedała zrób. Jest no. Tyle. No weź. No już. Jest delikatnie, nie naciskam, jest... Kurde! Sorry, myślałem, nie wiedziałem, że aż tak trzyma. Poczekaj, nie kręć. O, tyle jest. Dobrze. 2,5 cm, tak? Żeby was nie skłamać, to... Widzicie sami, tak w połowie się zatrzymuje. Drugą stronę też już zaprezentować. Jeszcze drugą? Dobra, jeżeli... Testał kaskader. No, widzicie? Znowu powietrze. Puść. No, robi robotę. Olej do skrzyni też wlaliśmy w tym czasie. A weź zobacz, jaki jest stan. Zaraz sprawdzimy. Powinno trochę tam wyjść. Żeby dokręcić go. Tak, tylko przymuć. Jak no. Się będzie coś maczało, nic się nie macza. A, bo on stoi do góry. Nic się nie macza. Czekaj, przykręcę go, a on stoi do góry, dlatego. Dobra, ale to tryby się będą maczać. No bo stoi, wiesz, przód jest do góry, a dupa leży, to wszystko wzleciało, nie? Wszystko do mostu poszło. No. Jest tam, dobra, się będziemy. Będzie się ten. Pójdzie w tryb. Długo nie będziemy palić maszyny. Pochodzi sobie trochę i... Jak już Stachu odpali, to się zagrzeje i już. Koła jest, to muszę zaklepnąć. Różnica na pewno jest, nie? No. Ciekawe, teraz posłucha takiej 60-tki, wiesz. Taki pusty, bez basu taka jest, no wiecie. Nie ma kompresji, to nie ma takiego basu, nie trzepie kabiną. Może być jeszcze układ zapowietrzowy. No, on się odpowietrza, jak będziesz jeździł. Tu jest gaszenie tej pompy, a tu jest tak. Dobra. No, grzyj maszynę. Thank you.
No i już. Konie. Konie. A co jest? To żebym kliknął. Dobra. No i już, koniec na dzisiaj. Mnie też od diezla. Dociągnęliśmy głowicę, bo trochę był przedmuch. Trzecią głowicę tutaj, bo był tu przedmuch. I się uspokoiło. Tak. Pisał ktoś tam w komentarzu, że... No nie są perfekcyjne. Nie są perfekcyjne, wiadomo. Nie były planowane tak czy siak. Planowane głowice były robione. Dobrze były zrobione według mechanika, tylko chodzi o to, że te głowice nie są wszystkie jednakowe już przed tym jak swoje lata Stachu, mają, tak, nie? Swoje lata mają i Stachu jak za nim kupił to... A tym bardziej, że to... się przykręca tak jak było, że się łapie w kolektory i się przykręca tak tymi, że... No a wystarczy, bo dociągnęliśmy chyba tylko te trzy śrubki tą trochę, bo tutaj ciężko, trzeba wtryskiwać, wyjąć i wtedy dokręcić. Dociągnąć, tak. I będzie cacy. Już dokręciliśmy, już praca silnika jest równa. Bo jest jeszcze takie dym, jak tak. Ucieka tutaj. Tak. A już mankamen jest, że olej tutaj cieknie z tego dekla. Trzeba będzie dać na silikon. Bo jest uszczelka, nie dawałem silikonu, a tutaj już się poci. No to. Już wychodzą. Tu w rogu wychodzi. No w rogu, bo na te dekle też takie, bo widzisz, jest jedna śrubka i ona tak, jak on jest delikatnie gdzieś zagnieciony, to już tutaj siła już nie jest taka, wiesz, napierająca i dupa. No nie katujemy, bo nie mamy płynu do wspomagania. Jutro jak będziemy nagrywać kolejny odcinek dla was, to wtedy po prostu wyjedziemy na podwórko. O, pies siada na kota w tle. Zostaw Rocky. Nie nagrywaj tego. To co? Kończymy. To kończymy i co? No do następnego. Jak już będzie wszystko, to zrobimy ten challenge z monetą. No, na tym. Na pokrywie. No to co, kończymy i to było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Yo.